Czego możemy się spodziewać? Jakich filmów, jakich gwiazd, jakich wydarzeń? Przede wszystkim bardzo wysoki poziom konkursu głównego, aż 16 filmów. Bardzo nas ten konkurs cieszy, ponieważ są tu filmy różnych pokoleń. Mamy debiutantów, takich jak Alek Pietrzak czy Piotr Subotko. W ogóle dodam, bo taka ciekawostka, że Alek jest chyba naszym najmłodszym w ogóle konkursowym reżyserem w historii. Ma dopiero 20 parę lat. No i mamy też twórców, którzy pokazują swój drugi film, czyli Mocne pokolenie 40-latków plus, czyli Agnieszka Smoczyńska, Bartek Konopka, Adrian Panek, tak swoją drogą absolwenci Wydziału Radia i Telewizji z Katowic, koledzy ze studiów. I dalej mamy pokolenie twórców średniego pokolenia, typu Paweł Pawlikowski, Andrzej Jakimowski, Małgosia Szumowska, no i mistrzowie, Janusz Kondratiuk, Krzysztof Zanussi, Marek Koterski, na te filmy czekamy. No i oczywiście jest jeszcze Wojciech Smarzowski, który tutaj zawsze przyciąga tłumy, więc też spodziewamy się, że będzie tak samo tym razem. Ten festiwal może nas o wiele bardziej zaskoczyć, niż się tego spodziewamy.